Naprawdę jaki jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwy. Jasny portret twój. Uniosę go całe wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz. Talizman mój uniesie mnie nagłych twych. Gdy kiedyś powiesz do mnie miły, że nasze dni się wypełniły, przez życie pójdę, oglądając się wstecz. Naprawdę jaki jesteś, nie wie nikt. A zimą jak mnie kochasz, gdy zima posrebrzy ramy okien. Zimą kocham cię jak wesoły ogień, blisko serca, koło niego, a za oknami śnieg, wrony na śniegu. Prowadzisz mnie pod gwiazdy, pod miliony świateł, a wiatr na tarasie sukienkę mi rozwiewa. Wirujemy jak jedność w konstelacji dźwięków. Choć skronie twoje siwe, a we mnie tyle lęku. Czego właśnie najbardziej mi brak? Przychodziłem co wieczór posłuchać tych płyt. O miłości w ogóle nie mówiliśmy nic. Wyjechałaś tak nagle, cichutko jak mysz. Zostawiłaś swój adres i list.
niebem, miłością bez dna. Jesteś moją boginią, którą widzę co dnia. Jakże długo mam czekać, jak prosić Cię mam. Każesz trwać mnie pewności, więc trwam. Gwiazdy na niebie wielicze. Ciebie, Ciebie wołam, ale cisza pusta dookoła. Choć dostaję Twe listy i zdjęć parę mam, żyję jak grzeszny anioł w tłumie ludzi już sam. Jeszcze tli się nadzieja, że spotkamy się znów. Do księżyca się śmiejąc przywołuję Cię, wróć. W taką ciszę wszystkie gwiazdy na niebie wyliczę. Ciebie wołam, ale cisza pustka dookoła. Obiecują niebo, zachwalają wiarę naszych ojców. Sprytny z rybim okiem i brodą jak lisia kita z miedzi, nabił 100 000 nędzarzy w butelkę, ogłosił bankructwo. Mrowisko się mrowi, piszą anonimy, składają fałszywe świadectwa, chorują na syfilis, piją wódkę i eter, gwałcą i zażynają, obliczają saldo. Obywatele miasta, obłudnicy witają kardynała. Karmazynowy kardynał nie uczynił cudu, wygwizdały go ptaki. Poeci grają na katarynkach, prowadzą dialogi z Bogiem, fałszują monetę. Na uniwersytecie profesor pod parasolem, w czerwonym turbanie na głowie, wykłada metafizykę. Radzi wdychać pranę. Bzdura! Obłuda! Fałsz! Idę ulicą. Jestem Ci wdzięczny za miłość. Cieszę się pelargonią w różowej doniczce. To jest prawda. Miłość uszlachetnia. Jestem lepszy. Odrobinę lepszy. Wierzymy w to oboje? Thank you.
ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz. Kiedy słyszę w słuchawce: dzień dobry, chciałbym pana zaprosić do naszego programu. Albo chciałabym tylko zadać jedno pytanie do naszej gazety. Patrząc w kalendarz, z dużą dozą prawdopodobieństwa jestem w stanie zgadnąć, na jakie pytania będę odpowiadał tym razem. Lipiec, sierpień, moje ulubione wakacyjne miejsca i czy lubię, czy wolę, góry, jezioro czy morze. Listopad, depresja i czy lubię jesień. Grudzień, Mikołaj i prezenty. Styczeń, postanowienia noworoczne i wyprzedaże. Luty. Walentynki. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że tak. Za prawidłową odpowiedź, że będzie o miłości, otrzymuje pani kupon do SPA. Ufundowany przez PSA. Podkarpacką Spółdzielnię Agroturystyczną. Pierwsze pytanie z tego cyklu było takie. Za co się kocha? Odpowiedziałem, cytując kogoś mądrzejszego ode mnie, że nie kocha się za coś, tylko pomimo czegoś. Pomimo tego, że ona wszczyna awanturę o byle 8 godzin spóźnienia. Pomimo tego,
że ona zaczyna się do niego inaczej zwracać. Na początku jest: Ty wariacie! Wypowiadane z niesłychaną ekscytacją i podziwem. Później jest miłe: Misiu. Żeby dojść do pobłażliwego: Jurek, przestań się wydurniać! Kocha się pomimo tego, że on pamięta o wszelkich rocznicach w przybliżeniu do mniej więcej półtora roku. A wasz ukochany, ulubiony wypadł na Mazury, uczcił, kupując do domu piec olejowy grzewczy śniadkę. Zresztą on z wiekiem staje się tak uczuciowy, miły i romantyczny, jak część kapitu 36. Ale kochać warto. Zresztą za duże ryzyko. Jak się nie pokocha, to pomimo tych wszystkich, pomimo, nie da się sobie szansy, żeby któregoś dnia wzruszyć się jej pierwszą zmarszczką albo jego pierwszym siwym włosem. Drugie pytanie było takie: czy w miłości można kierować się rozumem? Można, tyle że raczej jego brakiem. Tutaj jako przykład zawsze daję moją koleżankę z pracy, która postanowiła szukać miłości tylko w środowiskach medycznych, bo na opakowaniu leku antydepresyjnego, branego również w związku z jej miłosnymi niepowodzeniami, przeczytała adnotację: przed użyciem zapoznaj się z lekarzem lub farmaceutą. Ha, 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 ale działa! Od kilku tygodni uśmiechnięta, pięknie ubrana, pełna nadziei, biega do kafe ortopedia. Na koniec mam jeszcze radę dla panów, którzy mogą czasami nie radzić sobie z takim obowiązkiem uniesienia i obowiązkiem poetyzowania. Panowie, nie próbujcie sami. Ona tak tylko grzecznie mówi: to nic, że ci nie wyszło. Jest piękne, bo jest twoje. Ale panowie, wiersze typu: na górze Mali, na dole Uparci, kocham cię Basiu, na zawsze Marcin, nie mogą zachwycać. Co robić? Panowie, przepisujcie! Przepisujcie i zgodnie z wieloletnią tradycją podpisujcie jako swoje. Fakt, jest niebezpieczeństwo, że wy jej tutaj cytatem z Różewicza: przyniosłem ci rękawiczki i pierścionek ze szkiełkiem, tuzin kopert zielonych i skrzyneczkę z mydełkiem, a ona wam na to: to nic, że ci nie wyszło. Jest piękne, bo jest twoje. No ale wtedy panowie wiecie, że następnym razem nie ma co się za bardzo przykładać i można śmiało zasuwać jakimś tekstem z popowej piosenki, no, albo korzystać z twórczości gorszych poetów. Pospiesznie jak dym i lotne jak dźwięk.
dzień. Gadu, 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 gadu nocą. Baju, 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 baju w dzień. Gadu, 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 gadu nocą. Wdowa do wdówki mówi kochana, gdzie kot w rękawiczkach czeka na mysz, gdzie każdy kot zna swego pana. Tam wiedzą, co jesz, co pijesz, gdzie śpisz. A potem siadamy tuż przy kominku i długo gadamy, że to, że sią. Tak samo jak ten tłum na rynku, lecimy co kto, kto kiedy, gdzie kto. Dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, było mi tak, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat? A może kamień? Czemu ty się, złagodzino, z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, półobjęci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody.
Tylko spojrzeć się w krąg, ile pól, lasów i łąk na słoneczko się mieni i lśni. Aż porywa i rwie. Takie piękne są wsie. Lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi. Kochane baby! Ach, te baby! Człek bije łyżkami jak. Tęgi chłop, co swą ręką łamie sztaby, względem baby jest jak to dziecko, całkiem słaby. Ach, te baby! Czym by bez nich był ten świat? Co tu ugać? Co tu kryć? Spróbuj bez baby żyć. Jak ci uda się taka sztuka, to jest chwat. Gdy wszystkiego masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy. Jedno tylko rozwieje troski twe. Kochane baby! Ach, te baby! Ciebie i ja, to wszystko, dopóki wciąż wiem.
Zabierz mnie na stary lot. Nie chcę czekać na twój głos. Definicja miłości? To poranek z pocałunkiem na ustach. Bezpieczeństwo w ramionach. Opieka w każdej chwili. Obecność nawet kiedy nie trzeba. Nieograniczone szczęście. Potrzeba czucia się ważnym. Czuły dotyk na skórze. Czyjś oddech na karku. Połączenie ust. Trzymanie za rękę w najtrudniejszych momentach. Pomoc bezinteresowna. Tak, ja mam swoją definicję miłości, taką prywatną, ale określę ją tylko jednym słowem. On. Szczęśliwa. Czy to normalne? Czy to poważne?
Czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi. Pierwsi lepsi z miliona. Ale przekonani, że tak stać się musiało. W nagrodę za co? Za nic. Światło pada znikąd. Dlaczego właśnie na tych, a nie na innych? Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. Czy to narusza troskliwie piętrzone zasady? Strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca. Spójrzcie tylko na tych szczęśliwych. Gdyby się chociaż maskowali trochę, udawali zgnębienie, krzepiąc tym przyjaciół. Słuchajcie, jak się śmieją. Obraźliwie. Jakim językiem mówią, zrozumiałym na pozór. A te ich ceremonie, ceregiele, wymyślne względem siebie obowiązki. Wygląda to na zmowę za plecami ludzkości. Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło, gdyby ich przykład dał się naśladować. Na co by mogły liczyć religię, poezję? O czym by pamiętano? Czego zaniechano? Kto by pozostał w kręgu? Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? Takt i rozsądek każą milczeć o niej jako o skandalu z wysokich sfer życia. Wspaniałe dziadki rodzą się bez jej pomocy. Przenigdy nie zdołałyby zaludnić ziemi. Zdarza się przecież rzadko. Niech ludzie, którzy nie znają miłości szczęśliwej, twierdzą, że nie ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą będzie im lżej i żyć, i umierać. Wciąż, gdy zaczyna się noc, już
Twoim klapa. Twój kiciuś nie ma już w czym chodzić. Zużył bielizny cały zapas. Całkiem dziurawe ma skarpetki. Boso puśtyka po ogródku. Patrzy na dalie i na kwiatki, a serce żre mu robak smutku. Ty sobie balisz na marienbadach, w sobótkach, względnie w obornikach i nie wiesz, co twój kiciuś jada. Jakie paskudstwa czasem łyka. Jak mu nie służy kalarepka? Jakie mu brzuszek robi harce? Gdy zje spleśniałe skórki z chlebka, coś zostawiła je w spiżarce? Czasami kiciuś w łóżku leży. Ciężko przeżywa swoją dolę. Patrząc na brudny stos talerzy, wyrastający wzwyż na stole. Popatrzy, pośpi i popłacze. Zabeczy jak zbłąkana owca. O miła, kiedy cię zobaczę? Wróć z tej ostędy czy z wągrowca. Zjaw się, zaceruj dziury w spodniach. Spraw, by znów wszystko zajaśniało. Nie zdradzam cię już od tygodnia. Zupełnie mi się odechciało. Karty? Nie bawią mnie ni goście. Inne rozkosze teraz wolę. Ot, chciałbym sobie przewlec pościel. Raz próbowałem. Nie wydolę. Kochanie moje, wróć z Lidzbarku. Porzuć Hawaje, Dardanele. Możesz mi nawet dać po karku. Lecz weź mnie znów pod kuratele. Przyjedź. Pocałuj czółko łyse, zrób obiad, spodnią przywróć kancik. Kiciuś już nie chce być tygrysem. Chce być kiciusiem swojej pani. Miłość. To raptem słowo. Słowo z książki, z kina, z kolorowego pisma. Wielu ludzi myśli, że wystarczy je wypowiedzieć i wszystko będzie dobrze. Bo ono uleczy, uratuje, oczyści. A to tylko słowo. Łatwo je wypowiedzieć, a równie łatwo jest je unieważnić. A spróbuj zamienić je w prawdziwe, trwałe uczucie. Zamień je w ściany domu, który stać będzie latami niczym niezagrożony. I da ci szczęście, bezpieczeństwo, poczucie sensu i radości z każdej spędzonej w nim chwili. To trudne, a często też niemożliwe. Niewielu to umie. Naucz się tego. I wiem, gdy będzie koniec.
życie donikąd bie. Czyżbyś więcej chciał? Wziąła walka swe granice, ma spaść czy nie? Choć lepiej nie jest, to ciągle zmiany pragnę. Gdy będzie gorzej, poczuję lęk. Stoję na skraju, oddech mi skacze, nigdy nie dotknę dna. Płynę pod falą, tam nas nie znajdą, głęboko tak jak się da. Byle głębiej, głębiej stąd. Przedstawić grupy, które dzisiaj na scenie się pojawiły. Was zostawię sobie na deser. Drodzy Państwo, wystąpiła dla Was lokalna trupa teatralna w składzie. Karol Rojek. Alina Kilijańska. Dominik Robatowski. Martyna Łączka. Julita Adamczyk, Wojciech Kowalczyk, Olga Mazurek-Lipka, Stefan Gasecki oraz Dawid Pomrawa. A teraz idę po kwiaty. Teraz już można odebrać. Drodzy Państwo, oczywiście my byliśmy odpowiedzialni tylko za tą część mówioną. Tą piękną część wokalną zapewnili Państwo. Szymon Krawczyk, piano i wokół. Zofia Kaźmiercza, gitara akustyczna. No i główna wokalistka dzisiejszego dnia. Anna Kamyszek. Panie z wielkim brawem, Anna Kamyszek, Zofia Kaźmiercza, Szymon Koniecz, Szymon Krawczyk. Chciałbym jeszcze wspomnieć o dwóch osobach, której na scenie nie widać. Dziękujemy serdecznie panu Krzysztofowi Waśko, który jest reżyserem. I Piotrowi
Przybylskiemu, który jest odpowiedzialny za dźwięki światła dzisiejszego dnia. Serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszym koncercie. Życzymy Wam dobrej nocy i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy.